Teraz dobrych wiadomości. Wiemy i słyszymy, że przy wszystkich niedoskonałościach demokracji jest jedna rzecz w Polsce, która mimo tam różnych ułomności i tak dalej się sprawdza. To jest tak zwana samorządność. Czyli od czasu wprowadzenia ustawy samorządowej bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i tak dalej, to działa. Głosując w wyborach parlamentarnych, tak naprawdę głosujemy na listy partyjne, czasami znamy jakieś nazwiska, czasami nie, ale w wyborach samorządowych to się sprawdza. I dlatego chcę powiedzieć o jednej bardzo fajnej, miłej rzeczy. Oczywiście to jest Jarocin, czyli miasto, w którym jestem od 30 lat związany. Od niedługo będą w Jarocinie wybory nowego burmistrza. W tych wyborach kandyduje Robert Kazimierczak, którego znam od iluś lat. Strasznie fajny człowiek. Przez 8 lat był wiceburmistrzem w Jarocinie, teraz jest przewodniczącym Rady Gminnej. Oglądam go na początku, jak się poznaliśmy, to obwąchiwałem go z pewną nieufnością. Młody, a młody to na pewno wiadomo głupi, albo na pewno tam nie wiem, uwikłany w jakieś polityczne historie, albo na pewno chce zrobić karierę. Przez te ostatnie 5, 6, 7 lat, kiedy znam Roberta, kiedy widziałem na co dzień, z jaką pasją opowiadał mi o tym, co chce zrobić dla Jarocina. Również oszołomił mnie swoją wiedzą na temat, o którym my nie mamy zielonego pojęcia. Jak rzeczywiście wygląda samorząd. Nie tylko w sensie struktur politycznych, ale finansowania, Bóg wie jeszcze czego i tak dalej. Za co samorząd dostaje pieniądze z centrali, czyli od rządu, za co dostaje lokalne pieniądze, co z tym musi zrobić. Oszołomił mnie tą swoją wiedzą. Pamiętam taką historię. Jarocin, nieduże miasto na południe od Poznania, kiedy parę lat temu Adam Pawlicki, burmistrz przez 8 lat, pozdrawiam go, naprawdę niegłupi facet, jak w pewnym momencie w Jarocinie postanowił zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, postanowił wybudować lotnisko w Jarocinie. No to wiadomo, wszystkie możliwe oskarżenia, po cholerę lotnisko w Jarocinie. Ale to jest trochę tak jak to z tą sondą, która miała polecieć na Marsa, czy tak jak z Europejską Agencją Kosmiczną. Czasami trzeba coś robić, co wykracza poza przyziemne rozwiązywanie problemów. A potem postanowili Adam Pawlicki i Robert Kazimierczak jako jedną z rzeczy w Jarocinie, oprócz tego jak to miasto się przez te 30 lat, jak tam jeżdżę, zmieniło, postanowili wybudować w Jarocinie aquapark, park wodny. To jest pewien symbol wyobraźni. I tak jak przed chwilą słuchaliście, chłop żywemu nie przypuści, czyli taka czysta polska zawiść i nienawiść, nieważne jaka będzie Polska, byle była katolicka, postanowili wybudować aquapark. I zbudowali. I on jest. W Jarocinie. Ja się kiedyś pytam Adama i Roberta, a po cholerę wam aquapark. Zawodowy, piękny, mógłby stać w każdym wielkim wojewódzkim mieście. Po co wam w Jarocinie? A oni mówią tak. Właśnie po to, żeby ludzie z promienia od 30 czy 40 km w naszej gminie i w gminach ościennych, żeby ich dzieci z rodzicami mogły przyjechać do Jarocina, dookoła parku, wskoczyć do basenu, bawić się w ciepłej wodzie i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie musiały jeździć gdzieś na wycieczki. Żeby nagle się okazało, że pewna normalność, pewien standardowy poziom cywilizacyjny, ma się drogi, ma się światła, ma się prąd, ma się wodę. I ten poziom cywilizacyjny w tej chwili również polega na tym, że ma się orliki, te cholerne, które Tuskowi wszyscy wypominają.
że ma się również aquapark. Że nagle to, co oglądaliśmy na filmach z zachodu, czy jak byliśmy na zachodzie, to z zazdrością pamiętam, jak kiedyś w Londynie w lecie szedłem po jakiejś ulicy, jest tam jakiś napis na takim budynku, który stoi wzdłuż ulicy, ice skating. Oszaleli. Normalny budynek, tak jak wszędzie stoi, wchodzę przez drzwi, patrzę, tam jest w środku lodowisko. W ciągu dnia ludzie posuwają na łyżwach. Czymś takim był ten aquapark w Jarocinie. Czymś takim, co wyprzedza pewien cywilizacyjny rozwój miasta i co powoduje, że albo pewne miasta stają się lokalnymi centrami wszystkiego, co możliwe, tak jak kino w Jarocinie, które nie jest kinem, które wyłącznie pokazuje filmy, tylko również jest pewnym centrum aktywności kulturalnej, intelektualnej i tak dalej, tak jak w Jarocinie będzie za rok, półtora ten słynny spichlerz polskiego rocka, czyli Muzeum Polskiego Rocka. To nie będzie tylko takim muzeum, gdzie się chodzi w kapciach. Będzie to pewne centrum kultury, gdzie ludzie, którzy przez to przejdą, tak jak przez aquapark, czy tak jak przez to lodowisko, nabiorą pewnej odwagi, pewnego oddechu. Po prostu przestaną mieć kompleksy, że jeżdżą 15-letnim golfem, że zarabiają mniej niż w Norwegii, ale oczywiście więcej niż w Bangladeszu. I te wszystkie zdarzenia się dzieją wyłącznie dzięki ludziom. Wyłącznie dzięki ludziom, którzy mają inicjatywę, którzy mają wyobraźnię, którzy mają wiedzę. To jest trochę tak jak z Churchillem, który przeprowadził Anglię przez wojnę. Ach, mało kto o tym wie, że było o włos od tego, żeby Anglia się poddała, ponieważ większość społeczeństwa brytyjskiego chciała się poddać Hitlerowi. Ale wojnę wygrali, Churchill wygrał wojnę i po wojnie przegrał pierwsze wybory po wojnie. I nigdy nie zrozumiał, dlaczego naród go odrzucił. Podobnie jest w tej naszej skali jarocińskiej. Ponieważ znam to miasto chyba najlepiej, oprócz Warszawy. W jakimś sensie cholernie mi zależy i zastanawiam się zawsze, co ja mogę zrobić. Tak jak słynne przemówienie amerykańskie. Nie pytaj się, co Ameryka może zrobić dla ciebie, tylko zastanów się, co ty możesz zrobić dla Ameryki. Ja też się zastanawiam, co mogę zrobić dla Polski. I właśnie to robię. Tutaj jestem, mówię, gadam. Przekonuję, tłumaczę, bardzo jasno określam swoje poglądy polityczne. I wracając do Jarocina, jestem przekonany, że jeżeli Robert Kazimierczak zostanie burmistrzem Jarocina, to że to miasto nie dość, że będzie konsekwentnie realizowało pewną wizjonerską politykę Adama Pawlickiego, to jednocześnie dostanie takiego nowego, mądrego, świadomego, dojrzałego i odpowiedzialnego, ale pokoleniowego kopa, że zdarzą się tam takie rzeczy, o których mieszkańcy Jarocina nigdy nie myśleli i które się po prostu zdarzą. Dlatego w ramach prawdy i demokracji, mimo że wiem, że nikt z mieszkańców Jarocina w tej chwili nas nie ogląda, chciałem wam pokazać kawałek z konferencji prasowej przed zbliżającymi się wyborami, konferencji prasowej Roberta. Zwróćcie uwagę, ile osób jest w jego komitecie wyborczym, w tym całym polskim piekle. Prawica, lewica, platforma, PiS, te wszystkie gówna. Wiem, że Robert musi się z tym liczyć i musi, ale w sumie nie o to mu chodzi. Jemu po prostu zależy na tym, dlatego świadomie do tych wyborów startuje, że jako urodzony w Jarocinie, mieszkający tam prawdopodobnie dożywotnio ze swoją żoną, jako taka osoba, on po prostu chce, żeby to miasto, w którym mieszka,
było fajne, żeby się ludziom dobrze żyło, żeby się rozwijało, brutalnie mówiąc, żeby było lepsze od innych tego typu miast. Czy to jest województwo polskie, czy to jest województwo szwedzkie, norweskie, angielskie, francuskie, czy parę jeszcze innych województw. Dobra, zagadałem. Obejrzyjcie kawałek konferencji prasowej Roberta. Państwu witam na krótkiej konferencji prasowej, na której chciałem poinformować o tym, że dziś w Krajowym Biurze Wyborczym w Kaliszu, delegaturze w Kaliszu, zostały złożone dokumenty rejestracyjne Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Kaźmierczak, Ziemia Jarocińska, tak się nazywa Komitet Wyborczy. Komitet Wyborczy został utworzony przez 10 radnych Rady Miejskiej w Jarocinie, przez Raimunda Balaszyńskiego, Józefa Baumana, Mariusza Cypriana, Lechosławę Dębską, Irenoszę Lamprechta, Danutę Maćkowiak, Zdzisława Pilarczyk, Krzysztofa Roszaka, Andrzeja Skrzypczaka i Marka Tobolskiego. Ja jako kandydat nie mogę jednocześnie uczestniczyć w tworzeniu Komitetu Wyborczego, ale za to Komitet Wyborczy współtworzy również Grzegorz Fęgler, który zostanie radnym w momencie, kiedy ja zostanę burmistrzem Jarocina. Komitet Wyborczy tworzy również starosta jarociński Mikołaj Szymczak. Pełnomocnikiem komitetu jest Przemysław Musielak, pełnomocnikiem finansowym Patryk Kurka. Jest to pierwszy komitet zgłoszony w wyborach, w przedterminowych wyborach na burmistrza Jarocina. Dlaczego taki skład komitetu? Dyskutując z radnymi w gronie ziemi jarocińskiej na temat składu komitetu wyborczego, uznaliśmy, że nie wystarczy wygrać wyborów na burmistrza Jarocina, aby sprawnie, odpowiedzialnie rządzić gminą Jarocin, potrzebne jest również mocne zaplecze w Radzie Miejskiej, czyli większość w Radzie Miejskiej. 10 radnych, obecnych radnych Rady Miejskiej plus Grzegorz Fęgler, który wejdzie na moje miejsce, czy obejmie mandat, który ja zwolnię w przypadku wygranych wyborów, będzie stanowiło tą samodzielną większość w Radzie Miejskiej. Nie oznacza to absolutnie, że wyklucza współpracę z pozostałymi radnymi Rady Miejskiej. Tak, wiem, że nudy. Gdzieś tam coś w terenie, na jakiejś wsi, coś się dzieje, co w ogóle nie jest ważne. Dobrze, będę popierał Roberta i pomogę mu w każdy sposób. Bo z tego się właśnie składa Polska, tak jak Bangladesz, czy Gwatemala, czy parę jeszcze innych krajów. Te wszystkie kraje składają się z osobowości ludzkich. Z tego, co każdy z nas jest w stanie robić. Tak jak ja to w tej chwili robię.